Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobro. Wybili szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu, przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe, gangsterskie działanie. Dokonano włamania, chcę podkreślić to bardzo mocno, włamania do jego domu. Zniszczono drzwi, wyłamano te drzwi. Nikt nie poinformował pana ministra Ziobro o tym, że będą tego rodzaju działania. Włamano się. Tak, proszę państwa. To jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie, o czym państwo doskonale wiecie. Z tym potrzebują igrzysk, potrzebują krwi w tygodniu świątecznym, włamywać się do domu posła, który dodatkowo... Jeszcze prokuratury to nie włamanie. Ale niech pani posłucha mnie do końca. Naprawdę, jak pani mnie pyta, to jeszcze mam odpowiedzieć. Pan mówi o włamaniu prokuratury. Włamaniu do domu pana posła Zbigniewa Ziobry, który leży w szpitalu i wszyscy wiedzą, że leży w szpitalu i walczy o życie, chory na raka. Jest, a oni we wtorek w Wielkim Tygodniu włamali się do niego, wyłamali bramę, wybili szybę. To jest działanie polskie czy białoruskie? Jeden wielki skandal, który odwróci się przeciwko panom Tuskom, Bodnarom innym. Dzisiejsza akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa i nie ma już kasty bezkarnych. Kto popełnił przestępstwo, ten będzie za nie odpowiadał. To prosta zasada. Gdyby zasada wypowiedziana czy napisana przez pana ministra Marcina Kierwińskiego działała, to on sam, podpułkownik Sienkiewicz, minister Bodnar już by siedzieli. Sami by się zamknęli po prostu, bo nie ma osób bardziej łamiących prawo w Polsce niż właśnie oni, więc to jest takie zawracanie głowy. A jeśli chodzi o to, czy to było włamanie, to tak, to było włamanie. Dlatego, że kiedy tam znalazła się ekipa telewizji, chyba Republika, która miała upoważnienie od pani Patrycji Koteckiej Ziobro na to, żeby tam weszli na teren jej posesji, to ci panowie, którzy ich powitali, nie mieli żadnych oznakowań, żadnych. Mieli maski na twarzach. Nie mieli ani oznaczenia, czy to jest policja, czy to jest ABW. Jedyny umundurowany facet z jakimś emblematem to z polską flagą i z napisem Medic Resk Line, co oznaczało, że ma apteczkę przy sobie i służbę medyczną. Na prośbę, żeby powiedzieli, kim są i co tu robią, nie odpowiedzieli, tylko sobie poszli. Czyli gdyby to była banda, która napadła na ten dom, to wszyscy sąsiedzi i zainteresowani mogliby ją tak potraktować, bo to jest oczywiste, ponieważ nikt nie powiedział ani nie pokazał żadnego dokumentu, kim ci ludzie są. I jeszcze tylko podam państwu numer rejestracyjny samochodu marki Nissan, którym ci panowie przyjechali, jeszcze innymi przyjechali, WJ78503, żeby nie czuli się tak komfortowo i nie byli anonimowi. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, a ze mną jest... Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No, kolejne wejście z buta. Już ta władza nas przyzwyczaiła do siłowych wejść w różne miejsca. To już jest kolejne. Donald Tusk przy tym, jak ludzie pytali o 100 konkretów, dziennikarze pytali o 100 konkretów, zapowiedział przyspieszenie, powiedział tylko poczekajcie państwo. Czyżby wiedział coś, czego wiedzieć nie powinien? Czyżby informował go minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Czyżby był poinformowany, że taka akcja nastąpi? No bo skoro prokuratura jest niezależna, to Donald Tusk nie miał prawa przecież tego wiedzieć. No bo skądże miałby to wiedzieć, jeżeli prokuratura jest niezależna? Z pierwszej ręki. Ale nie powinien tego wiedzieć. Ale kto tu się przejmuje tym, co powinien, a czego nie powinien? Mam wrażenie, że prawem to już się nikt od dawna tutaj nie przejmuje i tam, że to, jak my je rozumiemy, będziemy przestrzegać prawa tak, jak my je rozumiemy, to już absolutny symbol jest tej władzy, czyli nie przestrzegać prawa, czyli prawa tak, jak my je rozumiemy, poszukiwanie podstaw prawnych i wejście z buta. To są takie symbole tej władzy. Minister Ziobro tłumaczył kilka chwil temu, że nikt się nie skontaktował ani z nim, ani z jego żoną,
oskarżoną, a taka jest procedura, że... I nie skarżył się na to, że się nie uprzedzono go, bo to jest oczywiste, że nie uprzedzono. Natomiast, że trzeba dać szansę, tak jak prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę dała szansę panu senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu, żeby przyjechał, poczekali sobie. No oni się pieścili z nim teraz. Mieszkanie z perspektywy tego, co się wydarzyło, to tamte sytuacje były niezwykle lajtowe, można powiedzieć, w porównaniu z tym, co mieliśmy. Oczywiście ktoś powinien być, albo ktoś zainteresowany. Wiele godzin czekali w Koszalinie, bo tak pan było. Stanisław Gawłowski powiedział, że chwilowo nie ma czasu. Tak było, no ale ta obecność jest potrzebna ze względów formalnych, na przykład po to, żeby ktoś czegoś nie podrzucił, żeby nie podrzucono kompromatów, żeby nie podrzucono jakichś dokumentów. No w wersji jest oczywiście wiele, po co się to robi. No ale ta, że w ruskim stylu można sobie coś podrzucić kompromitującego, że można zebrać informacje na temat tego, kogo ewentualnie szantażować albo wmieszać w sprawy, z którymi nie mają nic wspólnego na zasadzie tego, że pozna się kontakty towarzyskie, tudzież rodzinne. Przecież takie rzeczy absolutnie się zdarzały. Jak poprzednia wersja rządu Tuska podsłuchiwała dziennikarzy, to moją córkę wezwano z pytaniem, ponieważ chyba wpadli na to, że jak ja z kimś rozmawiałem, no to rozmawiałem także z córką i ona była w prokuraturze pytana o jakieś rzeczy, a nie miała pojęcia w ogóle, o co chodzi. To jest ten styl działania po prostu. Inaczej tego potrafić nie zrobić. No ale widzisz, nie mogą. Ostatnio minister sprawiedliwości, pan Bodnar, powiedział w mediach, że nie zna ani jednego przypadku, kiedy użyto by Pegasusa bez zgody sądu. W ten sposób rozwalił całą komisję śledczą do spraw Pegasusa, podważył całą narrację. No to trzeba było coś nowego rzucić, tak? No ponieważ, jak doskonale wiemy, z tym chlebem to jest słabo, bo paliwo nie jest po 5,19, bo VAT wzrasta o 5%, bo będą podwyżki cen energii od lipca, no to trzeba dać coś publiczności, a akurat publiczność, wyborcy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej są spragnieni pisowskiej krwi, więc rzucono im na żer prezesa Glapińskiego, rzucono im ministra Ziobrę, były też przesłuchania w domach innych polityków suwerennej Polski, na przykład minister Romanowski, który jest także członkiem Komisji Obrony Narodowej. Minister Woś, ale akurat chcę powiedzieć o ministrze Romanowskim, który mówił, że w skonfiskowanych urządzeniach były informacje niejawne, no między innymi z Komisji Obrony Narodowej. Przecież wiemy, że posiedzenia tej komisji odbywają się także w trybie niejawnym, w związku z czym skonfiskowano mu informacje niejawne, także strategię Zjednoczonej Prawicy. Być może kogoś to interesowało, ale nie sądzę, żeby wymiar sprawiedliwości akurat. Czy o to właśnie nie chodzi? Moim zdaniem ta operacja była przygotowywana od kilku dni. Była obserwacja zastosowana, dlatego że wiedzieli, że dom jest pusty, no bo wynikało to z działania operacyjnego. Wiedzieli, że pan Zbigniew Ziobro opuścił szpital, nie definitywnie, ale oczywiście tam na chwilę, więc już mieli. Podejrzewam, że inwigilowali go też, jego rozmowy, na przykład z teściami, żeby też mieć określoną wiedzę, więc operacja jak najbardziej w putinowskim stylu. Panie ministrze Kierwiński, panie ministrze Bodnar, panie premierze Tusk, możecie być z siebie dumni, bo nawiązujecie do tak wspaniałych standardów, że już tylko u Łukaszenki, u Putina i u Kim Jong-una takie standardy ciekawe, się zachowały. Ciekawe, czy ta fantastyczna, nowa, apolityczna, i mówię to w cudzysłowie zdecydowanie, prokuratura również szybko będzie działała w sprawie nielegalnego przejęcia telewizji publicznej, czy sama zadziała w swojej sprawie, czyli w sprawie przejęcia prokuratury i nielegalnego obsadzenia prokuratora. Jak minister Kierwiński to wszystko napisał, to powinien się zamknąć. Nie w sensie zamknąć i nie mówić, tylko za kratami się zamknąć. Nie, teraz sprawiedliwość będzie dotyczyła tylko jednej części społeczeństwa, drugiej nie będzie dotyczyła, bo tu już mamy na przykład kwestię umorzenia sprawy byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. To jeszcze do tego wrócimy. Tak, o nim jeszcze będziemy mówić. Czy też inne błyskawiczne umorzenia, które nastąpiły po zmianie władzy.
No to może posłuchajmy jeszcze szczegółów, no to pana jak tłumaczą. Rzecznika prokuratury. Jak tłumaczą to ten bandytyzm. Prokuratorzy zabrali dzieciom Zbigniewa Ziobry telefony, żeby... Mówię może inaczej. Czy w tym domu ktoś był, gdy wyłamano drzwi i jak potraktowano te osoby wewnątrz? Znaczy, według moich informacji nikogo w domu nie było. Dlatego też no, posłużono się przełamaniem pewnych zabezpieczeń, żeby tam wejść. Nie wybijano szyb natomiast, więc nie było tam nikogo. No, zabrano dzieciom telefony? Jakiej... Panie doktorze, no, jednym z celów tej czynności było uzyskanie dokumentacji, w tym dokumentacji w formie elektronicznej, czyli na nośnikach danych. Nie wiem do końca, jakie były, natomiast proszę się wczuć w rolę funkcjonariusza ABW czy policji, czy prokuratora, który znajduje telefon lub znajduje tablet. No tutaj ciężko ocenić, czy jest to przedmiot dziecka, czy nie dziecka. Ma polecenie zabezpieczenia. Jeszcze raz mówię, że na tą czynność, również zatrzymania rzeczy, służy zażalenie. Natomiast to na pewno nie było tak, że dzieciom cokolwiek zabierano, ponieważ nie było tam dzieci. A w żadnym innym pomieszczeniu przeszukiwanym? Ale mówi pan o domu... No, jeżeli nie było nikogo w domu Zbigniewa Ziobry, a na przykład była mowa o tym, że dom jego teściów przeszukiwano, więc może tam były też dzieci i tam były ich telefony. Nie, panie doktorze, nie mam wiedzy dokładnie, kto był... w jakim domu. Dzieci akurat na szczęście były rzeczywiście w domu teściów. Takie informacje podawał sam minister Ziobro. Natomiast no, te urządzenia dzieci znaleziono w pokojach dzieci. Dziecięcych. Więc... Bardzo trudno się domyślić, ale jak widziałem tę ekipę, która tam bezczelnie się zachowywała z tymi zakrytymi twarzami bez żadnych oznakowań, oprócz tego medycznego, no to wszystko jest w normie. I teraz pytanie. Po co... Skoro było to działanie zgodne z prawem, zaklejono zewnętrzny monitoring. Mhm. Dlaczego wyłączono wewnętrzne kamery? Co chcieliście tam zrobić? No być może założyć na przykład podsłuchy lub założyć jakieś systemy. Albo podrzucić jakieś świństwo. Szpiegujące, albo coś podrzucić. No, żeby nikt się nie zorientował, co się dzieje, a i tak tam przyjechała jakaś grupa dziennikarzy, ale już wszystko było, nikt nie mógł wejść do środka, nikt nie mógł jakby nadzorować tego, być świadkiem tego przeszukania i przy wyłączonych kamerach mogli sobie robić wszystko po prostu. Ja powiem tak, że jeżeli były jakieś nieprawidłowości dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, to oczywiście trzeba to wyjaśnić. Ale co do tego, zgłosić po te dokumenty. Natomiast minister Ziobro tłumaczył, że te dokumenty po pierwsze były w resorcie Sprawiedliwości. To po pierwsze. Po drugie, NIK badał Fundusz Sprawiedliwości, Najwyższa Izba Kontroli i Najwyższa Izba Kontroli nie skierowała sprawy do prokuratury, nie dopatrzyła się tam czynów przestępczych, nie skierowała tej sprawy do prokuratury. A jak wiemy, NIK, co może, to kieruje do prokuratury i robi to bardzo chętnie i taśmowo. Więc to jakby pozwala myśleć, że była to po prostu impreza pod publiczkę, pokazówka zwyczajnie. Poza tym jest jeszcze kwestia immunitetu. Jeszcze są księża Sercanie, które... To księża jeszcze za chwilę, ale zostańmy chwilę przy tym immunitecie, ponieważ... Były minister Ziobro jest posłem, czyli ma immunitet. I słyszeliśmy na tej konferencji, jak rzecznik prokuratury tłumaczył, że immunitet dotyczy osoby, a nie dotyczy domu. Ale przecież pan profesor Chmaj, no, wielki autorytet dla tej strony tuskowej. Ale to był poprzedni rząd. No poprzedni rząd, ale wydał ekspertyzę w 2014 roku. 17 chyba. 14. I wynikało z tej ekspertyzy, że immunitet dotyczy... także miejsca zamieszkania. Pytanie, więc czy marszałek Sejmu na przykład był powiadomiony ale o takich czynnościach? No ja wiem, że oni go, prawda, a gdyby pan marszałek Hołownia był poinformowany, to sądzisz, że co by zrobił? Pewnie nic by nie zrobił, ale przynajmniej jakaś, aż się zachłysnęłam z emocji, ale przynajmniej jakaś namiastka procedury byłaby tutaj zachowana. No tymczasem mieliśmy kolejne wejście z buta. Powiedz o księdzach Sercanach, bo ja muszę... No bo ksiądz Olszewski, który prowadził bardzo ważną inicjatywę Fundacja opieki... Profeto. Fundacja, tak. Opieki nad dziećmi takimi, które potrzebują wsparcia. No to okazało się, że to jest złe. Więc przeszukano
jeden seminarium duchowne, po pierwsze, w którym miała mieć siedzibę ta fundacja, potem jeszcze pomieszczenia zakonu Sercanów właśnie po to, żeby sprawdzić, czy tam też nie ma. Czyli to jest taka akcja na taką skalę absolutnie putinowską, że tu już nie, bo jeszcze jak Kościół wchodzi w grę, no to już naprawdę... No to tym bardziej trzeba pokazać. Absolutnie na rympał. Fundacja Profetu dostała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na budowę ośrodka właśnie dla ofiar przemocy. Przemocy. No jak to rozumiem... Jaki cel może być lepszy? No nie wiem właśnie. No nie wiem. Ale nic nie znaleziono tam w każdym razie, i jeśli chodzi o Sercanów, to nikt nie został zatrzymany. Wszyscy miło, proszę bardzo, szukajcie sobie, nic nie mamy do ukrycia. Szukajcie, a znajdziecie, proście, a będzie wam dane. To sobie, tak mogli to sobie, księdza Sercanie tak. powiedzieć. Do tego wszystkiego musiał się włączyć kto? Oczywiście Donald Tusk ze swoimi mądrościami, o których powiemy, jak zobaczymy, co to za mądrości. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. A to dopiero początek. Są konkrety. Drodzy koledzy z suwerennej Polski, tak wygląda prawdziwe prawo i sprawiedliwość. Wszyscy odpowiedzialni za łamanie prawa będą stopniowo rozliczani. Terror praworządności trwa. No więc tak, pan Donald Tusk sobie sprofanował wspaniały wiersz pod tytułem Modlitwa Juliana Tuwima z poematu Kwiaty Polskie. Obrzydliwie, bo to jest, wszyscy wiedzą, jaki był zamiar Juliana Tuwima. Ale to wiesz co, to ja może przeczytam cały ten wiersz, to wtedy nasi widzowie kontekst. Ale cały ten długi. No fragment w takim razie. Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i dobroci. Puszącym się, nadymającym, strąć z głowy ich koronę głupią, a warczącemu wielkorządcy na biurku postaw czaszkę trupią. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Czyli odwrócenie intencji poety. Całkowite, prawda? O 180 stopni. Totalne rozwalenie sensu. Sensu tego. No ale Donald Tusk słynie z tego, że nie ma szacunku nawet dla dziedzictwa polskiej kultury, polskiej poezji. Tam jeszcze się znalazła ta złota myśl pani Marty Wcisło o tym działaniu terroru praworządności. No nie podejrzewam, że pani Marta Wcisło ma zielone choćby pojęcie o tym, kto jest autorem takiego zdania i całej taktyki politycznej o ozdrowieńczej mocy przemocy, bo by może czegoś się nauczyła. Więc ja wyjaśnię pani Marcie Wcisło, że to są słowa Maksymiliana Robespiera, przywódcy Jakobinów, jednego z najważniejszych uczestników czy twórców rewolucji francuskiej, które oznaczają pochwałę terroru, wręcz takiego obrzydliwego, nagiej przemocy. Tacy ludzie jak Robespierre zamordowali 10 tysięcy osób w więzieniach, ścieli 17 tysięcy osób, aresztowali 300 tysięcy osób. I tenże Robespierre, pochwalający tę nagą przemoc, sam został 27 lipca 1794 roku aresztowany, a następnego dnia też mu łeb obcięto po prostu. I to jest przestroga. Jak się pochwala takie działanie, to trzeba wiedzieć, jak skończył ten, kto ozdrowieńczą moc przemocy wymyślił. Ale nie wiem, czy pani Marta w ogóle zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że ona to może do PCK sprowadzić wszystko. Do afery tak, wszystko PCK. Jej się pomiesza. Wszystko jej się z rewolucją bolszewicką pomiesza. Na przykład. Ale to w takim razie oddajmy jeszcze głos Tomaszowi Grodzkiemu, który jest teraz szczęśliwym człowiekiem. Muszę wam powiedzieć osobistą impresję, że od 15 października
towarzyszy mi nieustające poczucie radości i ulgi. Nie dziwimy się. No, zupełnie się nie dziwimy. Zero zaskoczenia. Sprawa została umorzona. Wniosek o uchylenie immunitetu został wycofany, więc no rzeczywiście pan marszałek Grodzki może odetchnąć pełną piersią. Jego koperty może rozwiać wiatr, a przecież Tusk wie najlepiej, jak mówiła podczas konwencji pani Gajewska. No. Ja się spodziewam czegoś jeszcze gorszego. Ileś osób się zgłosiło, ryzykując, no bo władza się zmieniła, to ryzykują, i przedstawili dowody tego, że płacili te łapówki po prostu. To było wszystko w materiale dowodowym. I obawiam się, że teraz te osoby, które chciały ten proceder zatrzymać, a winnych ukarać, bo to przecież była większa grupa, co przecież było w akcie oskarżenia, czy w materiałach procesowych, w sensie zbierane podczas dochodzenia prokuratorskiego, to one teraz będą się bały po prostu, że zostaną za to ukarane, no, albo będą dyskryminowane, albo będą albo różne zdegradowane formy w jakiś sposób te, tak, osoby, które prowadziły różne postępowanie, formy przemocy wobec nich stosowane. Więc z jednej strony tak, jest fajnie, lekko, pan marszałek sobie oddycha pełną piersią, a z drugiej strony powinien pamiętać, że lekarz to jest specjalny zawód. Nie tylko z powodu przysięgi Hipokratesa, ale także wyjątkowych wymagań moralnych. I ja bym na pana miejscu tak się dobrze nie czuł, bo prędzej czy później to sumienie do pana wróci. No i wszyscy ci, którzy piszą te tweety o tym, że teraz wszyscy są równi wobec prawa, prawda, że Prawo i Sprawiedliwość obowiązuje i że coś znaczy, powinni przypominać sobie przykład pana marszałka Grodzkiego, którego sprawa po prostu o tak nie ma. Nie ma, nie ma sprawy, nie ma afery, nie ma całej, przecież tam były zarzuty o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w całej tej fundacji, no bo, i nakłanianie innych no bo to do ileś tego lat procederu. Trwało jednak. No ale to jak mamy dzień prześladowań, to przecież nie może być tak, że tylko pan minister Zbigniew Ziobro, także pan prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, i słyszymy, może usłyszymy uzasadnienie tej innej bandyterki. Nie może być urzędnik, który ma być niezależny, szef Narodowego Banku Polskiego, wprowadzać ludzi w błąd. Zależny od PiSu, od partii jakiejkolwiek, jakiejkolwiek, zaznaczam. Pan on teraz wykonuje jakieś takie ruchy, będę rozmawiał z rządem. Będzie pisał listy. No wie pan, ale czy pan nie myśli, że to jest, nie wiem, taki... Teraz mi przyszło jakiś dialog Escobara z rządem swojego kraju. No wie pan, no po prostu to jest co? Czy to jest mały, no to świadek tak koronny? Wie pan, to o czym my rozmawiamy? Zrobiłeś, bracie, to, co zrobiłeś, bierzesz za to odpowiedzialność, tak? Absolutnie. I w tym świątecznym na nastroju. Polska nie jest Kolumbią. W związku z tym sprawiedliwość musi być. Tuż przed Wielkanocą. Na prezes Glapiński na pewno nie jest Escobarem. Czy panu Czerzastemu coś w głowie się stało? Porównywać prezesa narodowego, uznanego naukowca, człowieka, który osiągnął sukces w walce z inflacją, 2,8, ostatni odczyt, porównywać do Escobara, który był absolutnym bandytą, który ma na sumieniu setki tysięcy ofiar. Panie Czarzasty, weź się pan jakąś cegłą, walnij w łeb po prostu. Dzisiaj była konferencja NBP i między innymi dyrektor takiego departamentu prawnego tłumaczyła, że co roku były przeprowadzane audyty, wszystko jest udokumentowane, wszystko jest na stole, wszystkie papiery, wszystko było zgodnie z prawem, decyzje były podejmowane kolegialnie, więc no zobaczymy, jak ta komisja konstytucyjna będzie pracowała, bo oczywiście będzie to niekonstytucyjna, nie, dobrze mówię, przed komisją konstytucyjną najpierw, ale posłuchajmy jeszcze współprzewodniczącego partii Razem, który ma zupełnie inne zdanie na temat tego wniosku niż współprzewodniczący Lewicy, w którym zasiada pan Zandberg w jednym klubie. Sam kształt tego wniosku, no moim zdaniem, jest niedopracowane. Nie podpisałem tego wniosku. Dlaczego? Ja o Adamie Glapińskim nie mam dobrej opinii. Uważam, że popełnił pewne błędy w polityce
Banku Centralnego, ale ten wniosek jest dosyć kiepski. Kiepski merytorycznie, kiepski politycznie? Merytorycznie. Merytorycznie on na przykład zawiera zarzut, którym jest sprawdzenie przez Glapińskiego polityki luzowania ilościowego, którą to politykę prowadziła większość banków centralnych w krajach Unii Europejskiej i nie tylko Unii Europejskiej. No bo był kryzys i sytuacja była wyjątkowa. Wrócimy do państwa po króciutkiej przerwie. 68 w wniosku jest kompromitacja. Wracamy po przerwie króciutkiej. Lojalny i uczciwy partner, minister Henik-Kloska, która była parę dni temu w tym studiu, powiedziała, że powinniście się uspokoić, bo wasze brutalne ataki na marszałka Hołownię są po prostu nieodpowiedzialne i niepoważne. Może zażyjecie troszeczkę melisy albo jakieś środki na uspokojenie? Nie wolałbym nie słuchać takich wypowiedzi jak pani minister, bo nie rozumiem ich do końca. Jak to? Siedzi pan obok pani minister na posiedzeniach rządu i się nie rozumiecie? O co chodzi? Na szczęście nie siedzimy koło siebie. A co, pobilibyście się? Nie, no, mam inne poglądy, pani minister ma inne poglądy. Ja jestem tam, gdzie jest myślenie bardziej propostępowe, prawa kobiet, umiejętność wyobrażenia sobie, że kobieta powinna w swoim ciele wyobrażać. Dobry wieczór państwu. Kolejna odsłona awantury w tej wspaniałej koalicji 13 grudnia. No miłość kwitnie, gdzie człowiek nie spojrzy, gdzie nie dotknie, tam nie zajrzy. Tam się wszyscy kochają, fantastycznie ze sobą współpracują. Jeden minister o drugim ministrze albo drugim ministrze tego rządu mówi, że się cieszy, że koło niej nie siedzi. No nie wiem, może państwo by się na przykład po kostkach kopali, gdyby koło siebie siedzieli. Fantastyczną tam macie atmosferę w tym rządzie. To jest program Polityka na deser, Telewizja w Polsce, Dorota Łosiewicz. Stanisław Janecki. Próbowałem zapamiętać ten wywód tak w sensie logicznym. Umiejętność wyobrażenia sobie, co kobieta powinna wyobrażać sobie o swoim ciele. Co pan chciał przez to powiedzieć, że siedzi pan naprzeciwko pani Henik-Kloski i zastanawia się, co pani Henik-Kloska powinna sobie wyobrażać o swoim ciele, tak? No ale jeżeli pan premier Gawkowski tak szanuje kobiety i ich prawa, no to powinien szanować prawo pani minister Kloski, która akurat moją wielką faworytką nie jest, ale do jej wyrażania poglądów. No skoro pani Kloska krytykuje lewicę za to, że ta za bardzo krytykuje Hołownię, to zdaje się, że ma prawo taki pogląd wyrażać. No jeżeli się szanuje prawa kobiet, no to także ich opinie inne niż moja własna, tak czy nie? Nie, tu za wszystkim stoi frustracja z powodu odrzuconej miłości do premiera Tuska, do Czarzastego i Czarzastego do Tuska. Znaczy, Tusk odrzucił, tak. Wyborami samorządowymi, to jest zranione no, uczucie. To, wszyscy, że to wiadomo, tak. Tylko nie wiedziałem, że pan wicepremier Gawkowski to jest zraniona kobieta, ale to różnych rzeczy jeszcze. Nie tyle o zranione uczucie chodzi, co o to, że teraz trzeba się jakoś tam odróżnić i powalczyć o te głosy, bo wybory już 7 kwietnia, lewica tam słabiutko w tych sondażach. Tak, 7 i 21 druga tak. Runda, a lewica najgorsze ma notowania z tej całej ekipy rządzącej, więc ta frustracja narasta i wszystko jedno, czy tam z uzasadnieniem dowala się panu marszałkowi Hołowni, bo on ma tyle już za uszami, że tam można by całą dobę opowiadać o tych jego osiągnięciach, ale podobno jesteście bardzo lojalną koalicją, która nie robi sobie koło pióra. Nie, poczekaj, oni takie rzeczy to nie opowiadali zaraz po podpisaniu umowy koalicyjnej. Już nie opowiadają? Potem już takich bajek? Rzeczy nie było. No ta frustracja jest oczywista, no bo przy takich notowaniach w sondażach, no lewica ma znikome szanse na jakiekolwiek mandaty w sejmikach. No i w sposób oczywisty obawiają się, co potem się wydarzy, jak tak słabo im pójdzie, co potem zrobi z nimi Donald Tusk. Natomiast ostatni sondaż warszawski, jaki widziałam, wskazywał na to, że będzie druga tura w Warszawie i że pani Magdalena Biejat jednak ma szansę zmierzyć się z Rafałem Trzaskowskim w Warszawie w drugiej turze, więc no to byłby dla lewicy sukces, chyba jedyny, na jaki może liczyć w tych wyborach. Ja tak trochę w te sondaże nie dowierzam, dlatego że to różnie było przed poprzednimi wyborami, bo przecież chodzi o to, żeby wmówić wszystkim, przede wszystkim nam tutaj w Warszawie, że pan Rafał to nie tylko, że
wygra w pierwszej turze, ale powinien wygrać, że ma taką przewagę, że ja jestem autorem takiej kpiny trochę, przyznam otwarcie, bo z tego, że Warszawa dojrzała do tego, żeby prezydentem zostało jakieś zwierzątko, bo na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest dużo precedensów, że rządziły różne zwierzaki typu kozy, 4 kadencje z rzędu, typu pies, typu kot, a wygrywały w konkurencji tam. No aż na taki dramat to Warszawa chyba nie zasługuje, zwłaszcza po panu Trzaskowskim. No właśnie, i moja konkluzja jest taka, że ponieważ w Warszawie chodzi tej większości, która wybiera pana Rafała Trzaskowskiego, a wcześniej wybierała panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, chodzi o wybranie naklejki albo magnesu na lodówkę, no to może moim faworytem, ale niestety to by było niezgodne z konstytucją i kodeksem wyborczym, byłoby to jajo pani Joanny Rajkowskiej z Placu Pięciu Rogów, bo ono tam w środku imituje, że coś w nim żyje, pojawia się jakiś dźwięk, że tam skorupka pęka, że ten drost, którego to niby jest jajo, i że Warszawa by zasłynęła na całym świecie, gdyby jako pierwsza nie tam kota, pieska czy osła, czy kozę miała za prezydenta, jak w tych miastach w Stanach Zjednoczonych, tylko jajo. Nie, no ja aż tak źle w Warszawie jednak nie życzę, bo mieszkam tutaj. A jajo byłoby gorsze od pana Trzaskowskiego? No trochę chyba mogłoby być, nie sądzę, gorsze, bo no nie podejmowałoby żadnych decyzji, aczkolwiek decyzje pana Trzaskowskiego są często jajcarskie. Może lepiej, natomiast ten sondaż, o którym mówiłam, no to właśnie jest odwrócenie trendów, bo z tego sondażu wynika, że będzie druga tura w Warszawie, że wcale pan Trzaskowski nie musi w tej drugiej turze wygrać. No więc z punktu widzenia tego, że pan Trzaskowski bojkotuje wszystkie debaty i właściwie tak naprawdę to bojkotuje kampanię, bo nie tam raz się on, przejedzie. Jeszcze zobaczymy. Tak, tak, będzie, ale to w trzeciej części o tym porozmawiamy. Ale raz się tam gdzieś przejechał, drugi raz się przejechał, raz postał w tramwaju, raz coś poczytał i mu się wydaje, że już mu się należy. Nawet hasła porządnego wyborczego nie wymyślił, bo po prostu Warszawa, to przecież to jest takie na odwal się i łatwiznę pójście, że uważa, że po prostu zasłużył. Więc dobrze, żeby mu pani Biejat nosa przytarła. A teraz albo pan Tobiasz Bocheński. No. Albo pan Tobiasz Bocheński. Przecież ja się tylko na podstawie tego sondażu dzisiejszego wypowiadam, ale między panem Bocheńskim a panią Biejat była nieduża różnica, nieduża rzeczywiście. Więc natomiast tak jest duża różnica między państwa wyobrażeniem o pani posłance Klaudii Jachirze, a tym, od czego ona jest aktualnie specjalistką. Naprawdę niespodzianka. Muszę przyznać, że z niepokojem przyjmuję skrajnie lewicowe postulaty, w których narzeka się na ulgi dla przedsiębiorców albo chce regulować obrót nieruchomościami. Ceny nieruchomości nie wzrosły przez fliperów, a przez to, że przez ostatnie lata państwo robiło wszystko, by nie opłacało się oszczędzać. Ryzykowne było też inwestowanie we własne firmy, więc każdy, kto dysponował gotówką, wiedział, że jedyną opcją są nieruchomości. Przesadne regulacje wpływają negatywnie na wolny rynek. Zieloni, a w środku czerwoni, a nie, to tylko posłanka Jachira, która najwyraźniej uważa flipping za prawo człowieka, a publiczną służbę zdrowia za coś, co mają mieć za pół darmo przedsiębiorcy, a utrzymywać pracownicy. Stanowisko partii jest odmienne od stanowiska posłanki Klaudii Jachiry. Jako Zieloni popieramy wprowadzenie podatku katastralnego. Już się nie da dosłownie nadążyć za tą wymianą uprzejmości w tej koalicji rządzącej, bo pani Jachira przecież, no Zieloni, ale Zieloni należą do Koalicji Obywatelskiej, chyba że coś się zmieniło, ale chyba nie. Już nie należą, nie są? Nie zmieniło się. A, nie zmieniło się, no więc są w Koalicji Obywatelskiej, która to Koalicja Obywatelska jest w koalicji z Lewicą, a oni sobie tam po prostu nieustające te razy ale wymieniają. Ale ja dostałem zawrotu głowy swego rodzaju, bo to, co napisała pani Jachira, to jest konfederacja. Obrona, inwestycje, obrona przedsiębiorczości, no swego rodzaju wolna Amerykanka, a przecież pani Klaudia Jachira nigdy nie wychodziła poza taki krąg lewicowych poglądów. Więc nie, no, nie że zielona, a w środku czerwona,
tylko że zielona, a w środku niebieska. Nie, jak rozumiem pani Jachi, że w tym wpisie chodziło o te propozycje dotyczące składki zdrowotnej, które mają odciążyć w kwestii składki przedsiębiorców, ale już nie pracowników, czyli pracownicy będą proporcjonalnie płacili więcej niż super zarabiający przedsiębiorcy, tak. A to jest chyba pomysł trzeciej drogi i zdaje się, że także Koalicji Obywatelskiej. Już za tymi naprawdę wariacjami też dotyczącymi składki ciężko nadążyć, bo co i rusz pojawia się coś nowego. Przyjmuję z uznaniem to, że pani Klaudia Jachira zgłębia kolejne dziedziny życia i gospodarki. I jak już skończy kadencję w tym Sejmie, w tej to już nadaje się na premiera. No bo wszystko po kolei przerobi. Jeszcze ma ten taki oryginalny sznyt. Ale z ramienia jakiej partii miałaby być? A to wszystko jedno. Z ramienia każdej się nada. Oczywiście, przecież pani Klaudia Jachira najpierw tam się przyczepiła do Koalicji Obywatelskiej z poparciem Platformy Obywatelskiej, a potem przecież gnęła się w zieloną i została jakby w tym samym wiaderku, tylko w innej wodzie. To teraz o mieszkaniach pana Rłukowicz słów kilka powie. Czy pan byłby za ograniczeniem spekulacji na rynku mieszkaniowym, między innymi poprzez opodatkowanie fliperów? Panie redaktorze, ja nie jestem ekspertem od rynku mieszkaniowego. Lubię wypowiadać się w tematach, na których się znam najlepiej. Jeśli pan ma do mnie pytania z systemu ochrony zdrowia, pomocy, polityki społecznej, proszę bardzo. Zaś nie będę wypowiadał się na temat polityki mieszkaniowej, tylko są eksperci i odpowiedni ministrowie. Pytam o pana poglądy, jak to rozwiązać, jak zwiększyć dostępność mieszkań? O tym wszystkim mówiliśmy. Mówiliśmy o kredytach 0%, mówiliśmy o wsparciu dla osób wynajmujących mieszkanie i te projekty są realizowane. Ale patrz, jak słowo prawdy się wyrwało panu Arłukowiczowi. No rzeczywiście mówili, ale nic ale więcej. Ale jak to są realizowane? Gdzie? No właśnie nie są realizowane, no tylko mówili. Jak są? Mówili w kampanii, a co w kampanii, to wiadomo, zostaje w kampanii, bo kto by tam, prawda, potem się zajmował realizowaniem przedwyborczych obietnic. No niektórzy się zajmowali, prawda, taki program 500+, ale nie to, żeby Platforma Obywatelska się zajmowała. Ona się zajmuje realizowaniem tylko tych obietnic dotyczących rozliczania poprzedników. To się tak zajmują, aż furczy i no, na razie wiele z tego nie wynika, ale przynajmniej jest pożywka dla mediów i wyborców. Ja mam złą wiadomość dla pana Bartosza Arłukowicza, który odważnie zrezygnował z euromandatu i przybył do Polski. Jakby pan chciał coś mówić o ochronie zdrowia, to lepiej nie. Bo był pan najgorszym ministrem zdrowia po 89 roku i wszystko panu się tam pomieszało. Jak pan zrobił jakiś program walki z nowotworami, to wszyscy ci, którzy się leczyli, zostali odstawieni na bok, a ci, którzy byli nowi, zajęli ich miejsce i tamci no, skazani właściwie na śmierć. Więc niech pan sobie da luz, jeśli chodzi o mówienie o sprawach ochrony zdrowia i polityki społecznej, a faktycznie mógłby pan przez przypadek, bo nie ma uprzedzeń, powiedzieć coś sensownego o mieszkalnictwie, więc proszę tak się nie odżegnywać. Gdyby pan Arłukowicz na przykład został zapytany o stałość w poglądach, to też nie powinien się w tej sprawie wypowiadać, bo pamiętamy, jak był w SLD, jak wtedy gorliwie krytykował Donalda Tuska. Strasznie. A gdy już przeszedł do Platformy, no to wtedy gorliwie krytykował SLD, a teraz nową lewicę, więc no o tak, tym też pan Arłukowicz nie powinien o tym tak mówić. Mówi o tej polityce społecznej, bo został pełnomocnikiem najpierw, zanim został jeszcze ministrem zdrowia, pełnomocnikiem do sprawy jakiejś tam formy polityki społecznej czy tej senioralnej, ale to wszystko była lipa oczywiście, żeby tylko pan Arłukowicz dostał jakąś nagrodę. To się dziwię, no bo co to za zdobycz wielka. O honorze na przykład pan Arłukowicz też nie powinien mówić, bo gdyby go o honor zapytali, o humorze, no to chyba. Nie, o honorze, to mógłby wtedy wrócić pamięcią do programu Agent, w którym brał udział, a program polegał na tym, tak?
Tam się oszukiwało, tam chodziło o to, żeby wszystkich uczestników programu wyprowadzić w pole, żeby nie rozpoznali, kto jest agentem. No i pan Arłukowicz fantastycznie wybierał chyba ten program. No, wyprowadził wszystkich w pole, no taki, taki był przystojny. Ale jako minister zdrowia też. Taki godny zaufania. Wszystkich wyprowadził. Nikt się nie spodziewał po prostu. To jest specjalizacja pana Arłukowicza. No to jest świetne przygotowanie do polityki tak naprawdę, taki program. Pokazał doskonale predyspozycję pana Arłukowicza. No ale czy to jest moralne tak za bardzo? Ale co, program czy polityka? Jedno i drugie w tym wydaniu. No, skoro mówię, że wyprowadzenie wszystkich w pole doskonale przygotowało pana Arłukowicza do polityki, to chyba to nie jest do końca moralne. No to jak autorytet, to nie, panie Bartoszu Arłukowicz, to my może zrezygnujemy z pana jako autorytetu w jakiejkolwiek sprawie. Jak pan coś wymyśli na temat... Ale jeszcze w sprawie składki chcemy, żeby pan Arłukowicz nam jeszcze się wypowiedział. Jeszcze w sprawie składki? Tak. A to tak, bo on też się na tym nie zna oczywiście. A no to niech mówi w takim razie. Dzisiaj wiemy, że Lewica za składką zdrowotną, którą państwo proponujecie, nie zagłosuje. Ja uważam, że dzisiaj ratowanie drobnej przedsiębiorczości jest dla nas kluczowe i ci ludzie, którzy stanowią trzon polskiej gospodarki, to jest ponad milion działalności gospodarczych, muszą dostać od państwa pomoc, ponieważ PiS spowodował to, że stanęli na granicy bankructwa. I ja, wędrując po ulicach miast i miasteczek, spotykam właśnie drobnych przedsiębiorców, właścicieli sklepów, sklepików, warzywniaków, lekarzy, taksówkarzy, którzy mówili o tym, że ich działalność właściwie przestaje mieć sens, dlatego że koszty obciążeń podatkowe, którymi zostali obciążeni w ciągu ostatnich 8 lat, powodują, że ich działalność po prostu staje się nieopłacalna, ryzykowna i prowadzi ich do upadku. No, rzeczywiście ta składka zdrowotna w Polskim Ładzie nie do końca wyszła, to trzeba powiedzieć szczerze. Natomiast akurat ten nowy pomysł jest jeszcze gorszy. Jest jeszcze gorszy, ale akurat trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość podczas pandemii robiło wszystko, żeby przedsiębiorców ratować. Przecież po to były te wszystkie tarcze, po to było to wsparcie, żeby przedsiębiorcy nie musieli zwalniać, żeby firmy nie upadały. I akurat to twierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość wykańczało przedsiębiorców, tu do końca jest, nie jest do końca prawdziwa, aczkolwiek no muszę przyznać, że ta składka to tak. To sami politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że to nie był fortunny pomysł. Źle obsadzono Znachora w najnowszej wersji filmu wedle Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Powinien być nim pan Bartosz Arłukowicz. Przecież sam mówi, że tak jak Znachor, wędruje po tych i wszyscy, o, idzie Znachor, to go zapytamy, panie Znachor, co pan sądzisz o tym, o tamtym, o owym. I on tak przemierza te wszystkie polskie miejscowości, wszyscy na niego czekają, tam jakieś pewno warty są na przedmieściach czy opłotkach. Nie mogę zgodzić, bo Znachor, mimo że stracił pamięć, to potrafił leczyć ludzi i umiał ludziom pomagać. No ale też był lekarzem. A pan Arłukowicz, no nie wiem, bo sam przyznał, że tu się nie zna, tam się nie zna, tu się woli nie wypowiadać, więc ja nie wiem, czy on tak, wiesz... No ale to tylko filmowa wersja, tam ta nowa zresztą jest taka bardziej, jakby to powiedzieć, poprawna politycznie, o, tak to nazwijmy, bo tam ta karczma, w której Żydzi się bratają, tam wszystkie narody się bratają, to takie trochę już przesadzona może, a pan Arłukowicz by się nadawał jako taki właśnie... Myślisz, on z tymi takie, wszystkimi hasłami. Takie otwarcie na ludzkie cierpienie. Ale tak jednak... mówi. No tak mówi, no nie, wydaje broń się, że... Boże, tam ma. To no. nie trzeba mieć. Przecież on funkcjonuje na takiej zasadzie, że nie, że ma jakieś cechy. Nie, nie ma żadnych cech poza tym, że się na niczym nie znają, że są niełuki, ignoranci i mają złe intencje, bo to jest pewnik. Natomiast wszystko inne to tak opowiadają po prostu. Posłuchamy w takim razie jeszcze premiera Gawkowskiego także o składce. Czy bogaci powinni płacić wyższą składkę zdrowotną? Tak czy nie? Tak. A dlaczego?
Dlatego, że jeżeli ktoś więcej zarabia, to powinien więcej do tego koszyka składkowego dokładać. Ja nie chciałbym, żeby było tak, że każdy w Polsce płaci równą składkę, bo oznaczałoby to, że ten, który najmniej zarabia, płaci tyle samo, co ten zarabia od niego 3-4 razy więcej. To nie jest normalny system, a zawsze będą koszty tego systemu ochrony zdrowia ponosili najbiedniejsi. Tak nie powinno być. Ale wie pan, że przedsiębiorcy, biznesmeni to ludzie, którzy pracują na dochód narodowy, na PKB. Oni powinni mieć pewne możliwości rozwoju. Zgoda, i dlatego trzeba rozmawiać o tym, jak zmienić składkę zdrowotną, żeby przedsiębiorcom trochę ulżyć, żeby ta sytuacja w ich portfelach też była przyzwoita. To poczekaj, poczekaj. Pan Gawkowski, żebym ja dobrze zrozumiała, pan Gawkowski torpeduje pomysły Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, a rozumiem, że podobał mu się pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby składka była liczona od dochodu, skoro bogatsi powinni proporcjonalnie większą składkę opłacać niż biedniejsi, no to tak wyglądała ta składka od dochodu, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Czy ja już zupełnie... oszalałam. W sprawie tej składki to... Czyim koalicjantem jest pan Gawkowski? Swoim. No tak. W sprawie tej składki to ja właściwie mam pomieszanie zmysłów. Z tego powodu, że no jak się okazało, że przed tymi zmianami Prawa i Sprawiedliwości po odliczeniach efektywnie składka wynosiła 53 zł. To się zastanowiłem, co można za 53 zł uzyskać. No ale że to był normalny stan rzeczy. Nie wiem, czy to był normalny stan rzeczy. Nie chcę oczywiście nikomu przykręcić śruby, bo to byłoby bez sensu. Czasem firmy mają kłopoty i te koszty zabijają, nie pozwalają się rozwijać. Tylko z drugiej strony ustawienie tak sprawy, że się płaci 53 zł, no to przecież każdy czyli ty wie, tak jak pani Leszczyna, ona już nie chce tamtej starej składki zdrowotnej oddać, ona by jej najchętniej nie oddawała, bo ona potrzebuje na służbę zdrowia. Jej się też zmiany nie podobają. No nie, oni mają jeden problem, że nie potrafią zapewnić pieniędzy na żaden system w gruncie rzeczy. Więc badają. Tak jak minister Bodnar tam szuka uzasadnienia swoich bezprawnych działań, wciąż szuka. Cały czas szuka. Będzie szukał tak. Do końca kadencji. On nawet dłużej będzie szukał. Nawet może jeszcze za kratami, czego mu serdecznie życzę. I to nie jest żart. Natomiast pani Leszczyna będzie szukała rozwiązań. Sam pan Arłukowicz mówi na przykład, czy pan Gawkowski, przepraszam, że trzeba rozmawiać na ten temat. I oni tak będą rozmawiać latami, latami, żeby nie załatwić żadnej sprawy, ale potem jak się ktoś przyczepi albo zada pytanie, to co wy robiliście? Rozmawialiśmy. No dobrze, ale powiedz mi, w czym ta koalicja się zgadza? No bo tak, zgodzili się w sprawie in vitro, została przyjęta ustawa, zgodzili się w sprawie pigułki. Tym się zgadza, żeby nienawidzić PiS. No tak, no ale dobrze, ale w czymś takim konkretnym dla Polaków, bo co jakiś temat wpada, to oni się nie zgadzają. Niedziele handlowe, no to zgodzili. O tym powiedziałam na początku, ale tak, w sprawie niedziel handlowych się nie zgadzają, w sprawie składki się nie zgadzają, w sprawie Zielonego Ładu się nie zgadzają, w sprawie aborcji się nie zgadzają, w sprawie podatków się nie zgadzają, no po prostu w czym oni się ze sobą zgadzają? No tak, ale to też jest próba otumanienia nas wszystkich po prostu, bo tu większość tych spraw, które wymieniliśmy, które wymieniłaś, to są trochę światopoglądowe i ideologiczne. I tym się mąci w głowie wyborcom, państwu, obywatelom się mąci w głowie, żeby nie zajmować się sprawami naprawdę istotnymi, czyli obronnością, bo Władysław Kosiniak-Kamysz jakieś opowieści z mchu i paproci kolportuje, a nie zajmuje się tym, co najistotniejsze. Nie. Nie zajmują się CPK tymi wszystkimi projektami, tylko spychają nas na mieliznę sporów światopoglądowych. To ja bym może już zaproponowała, żebyśmy przez chwilę przestali się składką zajmować, a żebyśmy zajęli się jeszcze kwotą wolną od podatku, czyli tą słynną zapowiedzią Platformy Obywatelskiej z kampanii wyborczej, bo teraz oczywiście wszyscy się od tych zapowiedzi odżegnują, w ogóle nie mają z nimi nic wspólnego, na przykład Włodzimierz Czarzasty. A jak, przepraszam, a jak pan marszałek wyjął projekt Konfederacji w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy? To zmartwił się Donald Tusk. Zapowiedzieliśmy kwotę wolną od podatku, ponieważ świadczenia typu 500+ omijają ludzi,
którzy mają dzieci albo powyżej 18 roku życia, albo nie mają dzieci, ciężko pracują albo prowadzą drobne firmy i państwo o nich zapomniało już dość dawno temu. Dlatego proponujemy, żeby kwota wolna od podatku była wyższa. W związku z tym, tylko taka prośba, bo na Wielkanoc po raz drugi się powołam. A, że może, taki czas pokoju i pojednania. Może zróbmy tak, żeby się... Ale długo będzie obowiązywał ten czas, tak? No może, ale przynajmniej do Wielkanocy, a potem wie pan, co się działo. No, ale żeby wyborca dobrze zrozumiał, to teraz pomysł jest taki, że coś będzie w zamrażarce, a jak będą dokuczać za to, że jest w zamrażarce, to wyciągniemy projekt ustawy na przykład Konfederacji, a nie wasz. A nie w zamrażarce, bo już w tej chwili to jest... A to jest chłodnia. Uśmiechnięta chłodnia. Tak. Proszę państwa, mówiąc poważnie, tak będzie. Ale już teraz nie wiem, jak będzie. Czy tak, będzie, że składki wyjmą z chłodni? Sumy wolnej nie będzie w 2025, w 2026. Tak, to zapowiedział wczoraj minister Domański. I w 2027 też nie będzie, bo będą rok wyborczy. I co jest zawracanie głowy? No i w zasadzie rację ma pan Czarzasty, że powinien się martwić Donald Tusk swoją szlagierową obietnicą, a że ona nie będzie szukali. Zrealizowana. Wczoraj pan poseł Szczerba zapowiadał, że w 2025 będzie zrealizowana. Pan Domański twierdził, że absolutnie nie. No i tak to jest 2050, tą tak jak nazwa partii pana Hołowni. Może wtedy się wyborcy doczekają, albo niektórzy, którzy głosowali, to albo 2100, co za różnica. Nie dożyć. Wracamy do państwa za kilka chwil. Dziś do prezydenta wybierają się posłanki Lewicy, które chcą przekonać głowę państwa do podpisania ustawy w sprawie pigułki. Dzień po, czy coś wskórają? No nie wiem, no niech się może nawet przespacerują, bo jest ładna, wiosenna pogoda, z Sejmu do Pałacu Prezydenckiego nie jest aż tak daleko, więc na pewno z pożytkiem i dla zdrowia, i także dla rozmowy będzie to miało miejsce. Czy przekonają pana prezydenta? Prezydent jednoznacznie mówił, że tej ustawy nie podpisze. Jego oświadczenie w tej sprawie było jasne. Ja nie chcę dalej prowadzić tej dyskusji, bo ona była prowadzona przy okazji obrad sejmowych. Ja głosowałem przeciw. Mam ku temu swoje przekonania, nie tylko wynikające z mojego konserwatyzmu, ale także z rozmów z lekarzami, ale także przecież mam żonę, mam córki, mam synowo, z nimi także rozmawiałem i takie łatwe twierdzenie, że tabletka dzień po jest tylko i wyłącznie środkiem antykoncepcyjnym, jest nieprawdą. Dobry wieczór po raz trzeci. Gdyby ktoś z oddali spojrzał na Polskę i dowiedział się, że w centrum i decyzji politycznych, i debat politycznych jest pigułka dzień po, to by się zastanowił i może pomyślał, że to szczęśliwy kraj, bo wszystkie sprawy już rozwiązał, a tylko ta jedna została. Nawet pomijając to, że to szczęście może być wątpliwe, jeśli ktoś by sobie aplikował to zbyt często i jeszcze dziewczynki tam niepełnoletnie, no bo to jest jednak bomba hormonalna, więc może ciszej wokół tego. Ja bym tylko proponował, żeby zuniwersalizować pigułkę dzień po i żeby ona była preparatem czy czymś, co wszystko likwiduje, co było wcześniejsze. Zepsuli różne rzeczy politycy koalicji rządzącej obecnie. Napadli na dom ministra Ziobry, zażywają tableteczkę i wszystko znika po prostu. Tylko mógłby być problem z tymi, którzy to obserwują, czy im także by znikało i czy musieliby także zażywać, żeby im zniknęło tak samo, jak znika rządzącym. Ale chyba nie pójdą na to, żeby uniwersalną pigułkę dzień po skonstruować. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Dorota Łosiewicz, witam państwa bardzo serdecznie. No ty powiedziałeś, że wygląda na to, że jak ktoś by spojrzał na tę debatę, że to kraj mlekiem i miodem płynący, w którym innych problemów nie ma. Otóż problemy są, tylko że w żadnej innej sprawie ci państwo nie są w stanie ze sobą się dogadać. Nawet w tej sprawie nie są w stanie się dogadać. No ale ustawa została wyprocedowana. Przepchnęli. Trafiła do pana prezydenta. Natomiast no to już
cały program i od kilku tygodni mówimy, jak to oni nie są w stanie się dogadać i żadnej innej ustawy z siebie, że tak powiem, wypchnąć czy też wydalić, no to dyskutują o takich rzeczach. Natomiast rzeczywiście ma rację marszałek Sawicki, marszałek senior, że jest taka pokusa i takie ryzyko, że ta tabletka będzie traktowana przez młode dziewczyny jako środek antykoncepcyjny, że po prostu będzie po każdym niefrasobliwym kontakcie będzie zażywana, a to rzeczywiście jest bomba hormonalna i w ten sposób te młode kobiety mogą sobie po prostu zrobić najzwyczajniej w świecie krzywdę. Też dlatego mój postulat, żeby to zuniwersalizować. I a właśnie, czy gdyby Donald Tusk tylko zażywał, to wszystkim ministrom by tam przeskakiwało w głowach, czy tylko jemu? Ktoś jeszcze potraktuje twoje słowa poważnie i widzowie pomyślą, że ty myślisz, że to mężczyzna zażywa tą tabletkę. Oczywiście ja wiem, że ty ironizujesz i do czego pijesz, natomiast tak się zapędzasz w swoich absurdalnych wywodach, że za chwilę ktoś naprawdę pomyśli, że ty mężczyznom no zalecasz tam. To jest rodzaj jakiejś obsesji. Ja zalecam mężczyznom dlatego, że oni teraz są takimi entuzjastami, to nawet może by wypróbowali na sobie tę, która jest, nie tę uniwersalną, którą proponuję, jak są tacy wielce za tym. Nie wiem, jakie to by miało skutki. Może żadne, a może jakieś. No bo to są inne hormony w sumie. No ale tyle się dzieje ostatnio w kwestiach labilności płci. Nie podrzucaj niebezpiecznych pomysłów, bo jeszcze ktoś podchwyci. Jak pani Żukowska mówi, że faceci rodzą dzieci, bo im się przeszczepi, chociaż nie ma żadnego takiego. To są osoby z macicami, przecież tak pani Żukowska mówiła, znamy te słowa. Nie było żadnego takiego przypadku, natomiast były przypadki przeszczepiania macic wewnątrz tej samej płci. Owszem, no, ale nie były, wiem, szczególnie spokrewnione osoby. Różnie się kończyły, bo nawet w Sztokholmie jest specjalna klinika i doprowadzono do jakichś urodzin, ale potem były same kłopoty z tym, albo te dzieci umierały, albo były chorowite bardzo, więc to jest bardzo wątpliwe. Panie, o których mówi pan Sawicki, do Pałacu Prezydenckiego się przeszły, rozmowa trwała półtorej godziny i panie wyszły z tej rozmowy bardzo zadowolone. Oczywiście Anna Maria Żukowska, szefowa klubu, opublikowała takiego tweeta, że rozmowa była bardzo owocna, że one przedstawiły swoje stanowisko i teraz mają nadzieję, że pan prezydent zmieni zdanie. I nawet była konferencja potem prasowa pod Pałacem Prezydenckim, tam pani minister Scheuring-Wielgus się także wypowiadała. O matko, była Paulina Matysiak, była na temat wizyty, tej rozmowy. Myślałem, z panem że prezydentem. Na jakiś inny, bo ona zwykle na manowce schodzi. To nie jak zaczyna mówić. Trzymała się tematu? Trzymała się tematu, no dobrze, ale wybory samorządowe. A pani minister edukacji była może? Poczekaj, daj mi się zastanowić. Nie, była tylko wiceminister kultury, czyli pani Anna Scheuring-Wielgus. Była pani Nowicka, nie Nowacka. Pani Nowackiej by się taka uniwersalna pigułka przydała i te głupoty by się cofnęły. Edukacyjne, ta szkoła dla nieuków by może jakoś się przekształciła. No dobrze, wybory samorządowe, proszę państwa, pierwsza tura już 7 kwietnia, to może coś w takim razie z samorządów? Rzeszów, na którym jest miejscu w Polsce pod względem liczby ludności mieszkańców? No, jesteśmy poza pierwszą dwudziestką, ponad 20, może 22. Ja czytam, że 14, to prawda? Myślę, że aż tak dobrze to jeszcze nie jest. Mają problemy zawsze kandydaci, żeby odpowiadać na jakieś takie konkretne pytania. Ale przecież pan Fiołek to był za poprzedniego prezydenta. To o co chodzi? Jak można nie wiedzieć takich fundamentalnych rzeczy? I słuchaj, jak zobaczysz rozmowy z większością kandydatów, oni się wykładają na fundamentalnych rzeczach i fundamentalnej wiedzy. No to policzmy. Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, 6. Szczecin, 7. Mhm. Lublin, 8. Bydgoszcz 9, Białystok 10, Katowice 11, Gdynia 12, Częstochowa 13, Radom 14, Rzeszów 15,
Toruń 16, Sosnowiec 17, Gliwice 18, nie, przepraszam, Kielce 18, Gliwice 19, Olsztyn 20. Masz moje błogosławieństwo, możesz kandydować w wyborach samorządowych w każdym z tych miast. Olsztyn 20. I teraz tak, między Rzeszowem a Radomiem była różnica 650 mieszkańców. A ponieważ Rzeszów wedle spisu powszechnego z 21 roku był po Warszawie miastem o największej dynamice przyrostu mieszkańców, to faktycznie może jest tak, ja tego nie wiem, bo w statystykach tego nie ma, że już jest 14 i że wyprzedził Radom, ale na pewno jest 15 i 197 tam z małym groszem. I jeśli pan Fiołek, który jest tyle lat związany, nie wie, gdzie jest jego miasto, to co on wie? Słuchaj, no myślę, że jesteś świetnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Ilu mieszkańców ma Łódź w takim razie, bo teraz do Łodzi się przeniesiemy? Łódź ma tam, spadła, bo była drugim miastem, a ma teraz 700 tam kilkadziesiąt. No przegrała z Wrocławiem, to jest, najpierw przegrała z Krakowem, a potem przegrała z Wrocławiem, który dynamiczniej się rozwija. No to teraz zobaczmy, jak się miewa pani prezydent Zdanowska. Dzień dobry pani prezydent. Przepraszam, ja z panią nie rozmawiam, bo pani występach w Sejmie Chwileczkę. A dlaczego pani nie rozmawia? Ja z panią przepraszam. Czy pani... Proszę, panie. Przyszłam się dowiedzieć, czy pani prezydent nie stanie do debaty. To proszę, rozumiem, że pani prezydent nie ma nic do powiedzenia. Ale chcemy z mieszkańcami porozmawiać właśnie o problemach... Jestem mieszkanką Rytkini, pani Gosia, ja się cieszę. Osiedla, a pani chce robić politykę. To świecie, kamerą oderwę, no. Pani mówi, że projekt wydarzenia. Nie. Proszę zostawić kamerę. Ja panu nie zabieram, ja panu nie uniemożliwiam filmowanie. Proszę mi odpowiedzieć, kiedy pani prezydent ma pan prawo filmowania. Przepraszam, co pan... Jest tutaj. Dlaczego pani od 14 lat unika debaty z kontrkandydatami? Nie jest czarny, bo może nie jest czarny. Rozumie pan? Dlaczego? Bo może nie jest czarny, dlatego. Bardzo ciekawa logika. Bardzo ciekawa logika, ale pani prezydent Zdanowska przyzwyczaiła nas do tego, że ucieka przed mediami, których nie lubi, przed wyborcami, których no, lubi, jak muszą na nią zagłosować, a potem już ich lubi troszeczkę mniej. No i to trochę taka troszeczkę strategia na Trzaskowskiego, prawda? Żeby nie brać udziału w debatach, nie rozmawiać za dużo, bo a nuż jakieś tam trudne pytania padną. Pani Agnieszka Wojciechowska von Heukelom, która chyba będzie kandydować w Łodzi. Kandyduje. Przeciwko pani Zdanowskiej. No chciała porozmawiać może, co z tym miastem jest. Ja uwielbiam Łódź z powodu tej architektury XIX-wiecznej, tych wszystkich księżych młynów, tych założeń fabrykanckich, osiedli mieszkaniowych i tak dalej, ale jak po pierwsze, ilekroć się znajdę w Łodzi, to jestem pewien, że to jest najgorsze miasto w Polsce pod względem korków, a ulice są takie, że można rajd terenowy. Dobrze, że mam wysokie zawieszenie, bo bym pan pewno już wylądował parę razy, a pani Zdanowska chwali się, że największymi osiągnięciami Łodzi są te fabryganckie pałace i te przerabiane tam założenia architektoniczno-urbanistyczne, bo tak naprawdę to zbudowała dworzec w Łodzi, który jest widmem, bo nie wiadomo właściwie po co powstał taki wielki, skoro tam nie ma połączeń interesujących z tego powodu. I wygląda na to, że Łódź jest jeszcze bardziej niż Warszawa jakimś pizzerskim miastem po prostu. Nie dla mieszkańców, tylko dla... A wyrzuca się tam różne przedsięwzięcia kulturalne. David Lynch był zainteresowany, bo ta architektura tam go zafascynowała. To z nikim się nie mógł dogadać po prostu. Bo wszyscy ludzie kultury twierdzą, że w Łodzi z nikim się o niczym nie da dogadać. No to właśnie widziałeś dlaczego. Bo pani prezydent po prostu gadać nie chce. I może dlatego to jeszcze do Gorlic. Ale ten Murzyn mnie zafrasował. Co nie, tym ludziom siedzi w głowach? Nie wnikaj. Nie analizowałabym tego. Gorlice.
Nowe miejsca pracy, globalna marka, pomysł pojawiający się od lat. Wiecie, o czym mówię? Cheeseburger dla wszystkich mieszkańców. McDonald's, Gorlica. Czyli to strategia na cheeseburgera, hamburgera, tak? Matko Boska, wszyscy mówią, że to tam zabija te wszystkie junk food, jak mówią w świecie anglosaskim. Tuczy potwornie, żadnych składników odżywczych. A ten tylko pan uważa, że uszczęśliwi mieszkańców Gorlic? No to tak, chyba to były Gorlice. I jeszcze przyjezdnych pewno, że będą mogli zjeść sobie. Słuchaj, to coś. Być może to ich uszczęśliwi, co nie znaczy, że sprawi, że będą zdrowsi. To nie, ale zawsze idzie w parze. Ja wiem, niestety, ale ten pan nie wygląda mi na 70-latka, bo gdyby był w tym wieku, to by pamiętał z czasów PRL-u, z końcówki, albo od Gierka poczynając, że były dwa marzenia i Gierek zrealizował to jedno, czyli ten napój, co to wszyscy wiedzą, taki brązowy. Z bąbelkami. Tak, z bąbelkami. A potem już lata 80. to są właśnie te marzenia o hamburgerze. Marzenia o hamburgerze. No słuchaj, otwarcie pierwszej hamburgerowni to było wielkie 50, wydarzenie. 40 lat temu. No w Warszawie. Jakie 50 lat temu? Ja pamiętam osobiście, jak żeśmy z koleżanką z podstawówki jeździły. Co ty mówisz? No jeździły, ale przecież kiedy ta pierwsza tam na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej? No ja tam jeździłam jako młoda. Mnie się zdaje, że to dawno było. Tak? Mi się zdaje, że to było wielkie wydarzenie. Że to było w poprzedniej epoce w ogóle. No dobrze. To ty przecież to jeszcze się nie urodziłaś. Nie, nie. To jak jeździłaś? To nie tak. No to teraz pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Naprawdę świetny kandydat na samorządowca, na radnego. Gorąco go państwu polecam. Powodzenia. Dziękuję. Świetny kandydat na samorządowca, na radnego. Gorąco go państwu polecam. Dziękuję. No kamień z serca, bo bałam się, że pan kandydat nie zauważy tej ręki wyciągniętej i nie poda i byłoby wtedy fopan. Ale jak pani Kidawa-Błońska mówi, że świetny kandydat, no to musi być świetny. Tylko pytanie, czy natura chce, żeby był radnym. Ale czy to jest dobra rekomendacja, zastanówmy się. Bo przecież najlepszą kandydatką w historii Polski była pani Małgorzata jako kandydatka na prezydent Polski. No tak, a potem prawdziwa prezydent. Wykopali po prostu. No bo 2% poparcia notowała. No ale może gdyby ten pan miał 2%, to wiesz, to... Mając tego typu perypetie za sobą, to pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest marszałek Senatu w końcu. Wyparła. Ona to wyparła z pamięci. Czy bo... to jest dobra rekomendacja od takiej osoby? To słuchaj, jeżeli pytasz mnie, to ja ci powiem, że nie jest dobrą rekomendacją, ale może dla tego pana będzie dobrą rekomendacją. Jeszcze niech jeden kandydat. Niech poprze w Warszawie Rafała Trzaskowskiego. O nie. Pani marszałek, niech pani go poprze. Jeszcze jeden kandydat, bo te wybory samorządowe dostarczają nam różnych fantastycznych materiałów. Jak widzicie, to nie jest prawdziwy śpiew ptaków, tylko głos z gwizdka. Mamy szóste wielkie wymieranie. Musimy temu zapobiec, również w naszym regionie. Kontynuuję w dalszym ciągu. Jest piękno przyrody. Takiej przyrody, jakiej widzę ja. Ptaki przyrody? Takiej przyrody, jaką widzę ja. Ja już Polska nie mogę... 2050. Rozumiem, że do 2050 roku pan powstrzyma wymieranie. Szóste przyrody. Wymieranie wielkie. Ja zmartwię tego pana z gwizdkiem. Ale gwizdę ładnie. Nie wiem. Zagwizdać można bez, się było pomylić. Bez pomocy naukowej w postaci tego przedmiotu. Zmartwię w tym sensie, że 90% gatunków, grubo ponad 90, które żyły na tym naszym świecie, to wymarły. Bo no, taki jest los istot biologicznych. Najgorzej by było, gdyby pszczoły wymarły. Podobno wtedy ludzkości zostanie 6 lat. To pszczoły się martwmy i dbajmy. Ale o nie. Na szczęście nie wszystkie dinozaury wymarły, bo pani Kopacz mogła rzucać w nie kamieniami. A nie, tak, to rzeczywiście to ulga. To jeszcze pan marszałek Borusewicz coś o 100 konkretach.
No część tych konkretów jest realizowana, została zrealizowana, część nie została zrealizowana, no zapewne do końca roku będzie zrealizowana, jestem tego pewny. Jaką cenę wystawić, taką cenę stralną dla Platformy Obywatelskiej? Nie jestem nauczycielem, nie ocen nie wystawiałem i nie wystawiam. Czy to jest jasne? Zrealizowana część nie została zrealizowana. Część jest realizowana, część będzie zrealizowana. I o co wam chodzi właściwie? Ale nie, mnie to przekonuje, że część zrealizowanych nie została zrealizowana. To jest bardzo logiczne po prostu. Jak Nikodem Dyzma, który mógłby być tu mistrzem pana Bogdana Borusewicza, mówił, żeby tak nie wyrywać się z załatwieniem jakiejś sprawy, to mówił, że ona jest w załatwianiu. No to 100 konkretów też jest w załatwianiu, chociaż miało być na 100 dni. Pan Borusewicz mówi, że do końca roku. No ale przecież minister finansów mówi, że kwota wolna tani w przyszłym roku, a w jeszcze kolejnym to będą liczyć i może się jakoś doliczą tego. Ja tylko mam pewien dylemat. Szanowny panie marszałku Bogdanie Borusewiczu, dlaczego pan tak nienawidzi logiki? Bo ja tego nie rozumiem. I z tą logiką państwa zostawiamy, mówimy dobrej nocy. Do zobaczenia. Dobranoc.